Jesteśmy na miejscu, a miejscem, w którym jesteśmy, jest Franciszków w gminie Wolanów. Czekamy na panią Ewelinę, która wysłała zgłoszenie do naszego urodzinowego konkursu. Zgłosiła, że lubi niespodzianki, więc mam nadzieję, że to będzie miła dla niej niespodzianka. I zgłosiła też, że będzie to niespodzianka również dla męża z okazji kolejnej rocznicy ślubu. Także już jesteśmy na miejscu, czekamy przy domu razem z naszą urodzinową kopertą. Jak zawsze, nie wiadomo, co w niej będzie, jakie niespodzianki czekają na panią Ewelinę. Mam nadzieję, już nas słyszy, już biegnie w naszą stronę. Jest z nami nasza główna nagroda, Suzuki Swift, gotowy na wszystko. My też jesteśmy gotowi na wszystko, a przede wszystkim jesteśmy gotowi na panią Ewelinę, która, mam nadzieję, już nas słyszy. Czekamy we Franciszkowie w gminie Wolanów. Z radością nas powitała, wybiegła w naszą stronę, już z nami jest. Tak, dzień dobry, pani Ewelino. Dzień dobry. Słyszałem, że to ma być też niespodzianka dla męża, coś, co jest w tej kopercie. Mam nadzieję, że tak. No to ja też mam nadzieję, że się pani podzieli, zwłaszcza dzisiaj Dzień Chłopaka, także przypominam. Dobrze, to nie ma co gadać, czas na nagrody. Proszę bardzo, oficjalnie wręczam urodzinową kopertę Radia Rekord i dowiemy się teraz, co dzisiaj w tej kopercie się pojawiło. Proszę bardzo, do mikrofonu nam przybliżyć, pani Ewelino. Dobrze, czytam. Podwójny bilet na urodzinowy koncert Radia Rekord. Dodatkowo voucher na rodzinny wyjazd do Energylandii. I pięknie, gratulacje. Jest jeszcze pozdrowienie na antenie Radia Rekord od pani. Mam nadzieję, że jest pani zadowolona z nagród. Oczywiście, bardzo. Proszę bardzo, kogo chce pani jeszcze pozdrowić w nagrodę? Wszystkich słuchaczy, rodzinę, znajomych i każdego, kto chce zostać pozdrowiony. Najpiękniej, poleciały pozdrowienia, nagrody też poleciały. Wszystko najwspanialsze już mamy ze sobą. Kiedy pani wysłała zgłoszenie? Wczoraj. A która to jest rocznica ślubu? Pierwsza. Pierwsza, jak pięknie, gratulacje ogromne, gratulujemy serdecznie. Pani Ewelina, szczęśliwa. Jeszcze pytanie i prośba. Proszę zachęcić innych słuchaczy do tego, żeby też próbować. Zapraszam jak najbardziej do głosowania, tym bardziej, że się udaje. No i proszę bardzo, chyba więcej nie trzeba. Gratulujemy serdecznie i oddajemy głos do studia.